Rozpoczęcie pilotażowego programu z Vitelonką to konsekwencja dotychczasowej współpracy uczelni z resortem. Na czym będzie polegać? Program i współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej to przede wszystkim wykłady dla naszych studentów, wykłady prowadzone przez specjalistów z Ministerstwa Obrony Narodowej, wykłady dotyczące właśnie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Przedsięwzięcie ma być kluczowe dla metod nauczania w niedalekiej przyszłości. Za kilka lat to właśnie od jego skuteczności będą zależeć wyniki rekrutacji młodych specjalistów do polskich sił zbrojnych. Mamy ogromny program modernizacji, zmiany sił i rozwoju polskich sił zbrojnych. Nasz minister, pan wicepremier, bardzo dba o to, żeby ta część cyber też się rozwijała niesamowicie i stąd nasze wspólne działania, które mają zachęcić studentów między innymi no nie tylko do służby w wojsku, ale też do zajęcia się tematem szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Na rynku brakuje kadr cyberbezpieczeństwa, dlatego trzeba je kształcić. To główne założenie programu. Jednym z pomysłów na zachęcenie młodzieży do wybrania tego kierunku stypendia w kwocie 2300 zł miesięcznie. W zamian student musi jednak złożyć deklarację. Że będzie uczestniczył w ćwiczeniach wojskowych, student musi uczestniczyć w programie Legii Akademickiej, ukończyć kurs oficerski i musi zobowiązać się, że przez 5 lat będzie żołnierzem zawodowym, że będzie żołnierzem służby czynnej. Wykładowcy Kolegium Vitelona podkreślają, że tematy dotyczące cyberbezpieczeństwa już od jakiegoś czasu są omawiane w salach uczelni. Nigdy dotąd nie było jednak możliwości współpracy na tym polu z Ministerstwem Obrony Narodowej, a zatem i podległych mu struktur. Problematyka cyberbezpieczeństwa nie jest tematem nowym w naszej uczelni. Kształcimy już od wielu lat w wybranych aspektach tego zagadnienia, chociażby w ramach kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne czy kierunku informatyka. Posiadam również w ofercie dedykowane studia podyplomowe. Efekty pilotażowego kształcenia w Vitelonce są niezwykle istotne, ponieważ program obejmie szkoły wyższe w każdym województwie w kraju.